Dzień dobry, witam na moim kanale Odynie Senior z tej strony. Jedziemy do Darłowo, czy coś takiego. Adam już reszta pojechała, także ja za nimi jadę. Widzimy się na miejscu. W domkach żeśmy byli, 3 noce spaliśmy w sumie. Także plaża nad morzem 2 razy była i czuję, że tam, gdzie jedziemy, też będzie trochę parę dni, ale zobaczymy. Jestem już na miejscu, miejscowość Darłówko, tam widać, a tu jest taki klif i tu mieliśmy się spotkać. Na razie jestem sam, ale chyba przyjadą niedługo, bo byli w Biedronce na zakupach. Zaraz ekipa się zjawi. Słońce wysoko, także jeszcze dzisiaj tu pójdziemy na rekonesans. A co najważniejsze, internet tutaj jest, nawet dość szybki. Idziemy na godzinę na plażę, na godzinkę. Zobaczymy, co tutaj w trawie, w piachu piszczy. No. To widzimy się, jak coś znajdę. Pierwszy fant na wierzchu leżał, ładne pudełeczko, przyda mi się na fanty. Jest łańcuchko, nóweczka. Lecimy dalej. €20. Na razie cienko jest, ale jest ok. Jakaś moneta, bardzo cienka, chyba nie polska. Zobaczymy potem, jak wyczyści. Jest 5 zyko, ale tu jeszcze jeden sygnał mam. Chowamy. Zobaczymy, co to jest. Takie coś to jest na siatkę, do słupka przywijają. 10:20 w tym samym miejscu. Może coś jeszcze jest. Jeszcze tu coś jest. Tu. Następny 20. Jeszcze coś jest. €1. 4 monety w jednym miejscu. Jeszcze coś jest. €20. Jeszcze tu coś jest. €20. Następne. Sześć monet w jednym miejscu. To się lubi. No. Jeszcze sprawdzę dokładnie tu. Znalazłem jeszcze jeden na 10 groszy, ale jeszcze tutaj jest coś. Tu. Tu powinna być większa.
tu coś innego, jakieś żelastwo. Także spoko, ale jeszcze przelecę tutaj. Jest łaziko, ale jeszcze tutaj coś jest chyba. Jest 5 ziko. Bardzo dobrze. Poszukam jeszcze urządzeniem. Słoneczko fajnie zachodzi. A my kończymy już powoli. Jutro przyjdziemy tam, albo tam na kamienie. Piękny zachód słońca. Brygada Kryzys. Jeden śpi, dwóch nie, nie, żaden jeszcze nie śpi. Pięknie to wygląda. Co by tu jeszcze powiedzieć, żeby nie skłamać? Oglądałem ostatni film. I tam brakuje pewnych jednego wypadu na plaży. Dopiero jak już wysłałem, to się skapowałem. Ach, a tu wiatraczki stoją. W zeszłym roku tu zimą byłem. Nie, nie zimą. Listopad, coś w tym rodzaju. Jak tu wiało. Strasznie wiało. Ale długo tu nie posiedziałem. Tamtędy zjeżdżałem, a tam jest taki stromy zjazd i ślisko było i bokiem jechałem, kurde, na jedynce. O, to na dzisiaj by tyle by było. Mamy zorzę polarną, ale chyba tego nie nagram. No nie, nie widać tego. Co spada? Perseidy. Jest piękny poranek. Na morzu lekka flauta. Słoneczko u góry już jest. Jest 7:20 rano. O, widzę, tutaj dojechało. Brygada śpi. No, ale może pięknie wygląda z tego klifu. Nic, idziemy dzisiaj szukać. Tam są kamienie. Między stąd a tymi blokami są kamienie. I tam będziemy dzisiaj szukać, jeśli nie będzie dużej fali. Bo wczoraj była dosyć duża. 0,8. A dzisiaj ma być 0,2 czy 0,4 i 0,2 potem. Także wodery i będziemy szukać. Wszyscy już wstali. Zobaczcie, jaki mamy krajobraz. Wiatraczki, a tu parking dziki. A tu siedzi najstarszy. Tak? Najstarszy jesteś tutaj. Niestety. A dlaczego niestety? Ale czyściutko. To morze to takie spokojne, że miałem kawę robić i filmować, ale nie sfilmowałem. Ale napiję się kawusi z serniczkiem. O! Czekamy, aż się jeszcze bardziej morze uspokoi i pójdziemy na te kamule. Lechu uciekł tam,
bo on bez telewizji nie może żyć. Chociaż mu cały czas mówię, że telewizja kłamie, ale on musi mieć 70 kanałów. Idę do Lecha dowiedzieć się, czy ma wszystkie programy 70, bo bez, tak jak już mówiłem, bez telewizji jest dzień stracony. Ile, co, masz wszystkie programy? Tak. 70? Nie wiem ile, ale starczy. Wystarczająca ilość. Jesteś zadowolony? Tak. I to chciałem usłyszeć. Jeśli jesteś zadowolony, że masz internet, powiedz mi szczerze. Szczerze? Tak. No to dobrze. Widzisz, że jesteśmy obaj zadowoleni. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Właśnie się zbieramy, sprzęt mamy gotowy. Czekamy tylko na zgrywusa. O, jeden zgrywus jest, pracuś. Smerf, pracuś. Pierwsza znajdka ładna. I to na wierzchu leżała. Zabieramy ją. Jest złotóweczka. Jest coś jeszcze? Nie ma nic więcej. Znów nabrałem wody do woderów. Za bardzo się schylałem. No i wleciało trochę wody. Tu trzeba w piance przyjść. Jeden grosik. Lechu idzie na głęboką wodę. Mam ci ja ołowik. Ciężko się kopie. Gorzej niż chłopowie. Lecimy dalej. Łuseczka. Wyścielona, niedobra. Jest coś jeszcze? Nie ma nic. Taki szpikulec, ale ostry. Jest coś tu jeszcze? Nie ma. Takie coś znalazłem. Nie wiem co to jest, ale ja to wyniosę, nie będę z tym chodził. Takie coś. Co to jest? Mniejsza z tym. Taka mosiężna blaszka. A nakopałem się jak... nie wiem. Dno jest takie brudzące bardzo. Chodzi, w bądź razie mieć albo nie mieć. Jakieś potwory przyszły na plażę, coś się będzie działo. A w wodzie takie pustki żłoje. Koniec. Plaża ładna, ale w wodzie cienko. Zwiedzę okolice. Adam pojechał do sklepu zrobić zakupy, a ja się przyszedłem zobaczyć, jak to wygląda dalej ten klif. Morze, cały czas morze, a my tam stoimy.
już czas, idziemy na plażę. Dzisiaj jedziemy daleko z poszukiwaniem. Jesteśmy już na plaży. Idziemy w tamtą stronę. Jest pierwsze 20 groszy. Ale konkurencja tu chodzi. O! Jeden, tu drugi, a z tyłu trzeci. Jest 50 groszy. Lecimy dalej. Dwa ziko, a przy tym złotóweczka była. Także już trochę się zbiera. O mało bym nie pominął drugiej. Leżała na wierzchu. Bardzo dobrze. I lecimy dalej. 50 groszy niedaleko. Także jest ok. Jest 50 groszy. Poleżało tu trochę. Ale tłok. O, mało się nie wywaliłem. Mamy kanał. Ten most jest chyba rozsuwany. Znaczy się w jedną stronę idzie. Bo tak widzę, szyny takie są. Także znowu bym się wywalił. Rozstawiają się, pewno będą się prać. Karatecy jacyś czy coś. Ale tego jest. Jest ziko, ale jeszcze tu coś jest. Następne ziko, dwa ziko. Jeszcze przelecę sprzętem. Jest 5 zł w tym samym miejscu. Zobaczymy, może coś jeszcze jest. Jest dwa ziko. Adam ma ucznia chyba. Słoneczko, już się dogadajcie. Także jeszcze trochę pochodzimy. Słoneczko już prawie zachodzi, jeszcze mało co brakuje. Flota wojenna wypływa. Będzie bitwa. Ludzi troszkę jest, czekają na zachód słońca. Ja bym tam nie wszedł. O! Piękny poranek dzisiaj. Byłem na plaży zobaczyć, jaka lekka flauta, ale może trochę szaleje, chociaż ma się uspokoić. Dzisiaj wyjeżdżamy stąd chyba do Jarosławca, także tam pewno się będziemy widzieć. Jaka cisza. Końca nie widać. Tyle morza tu mamy. Taki, z takiego klifu piękny widok jest. A na plaży pewno dzisiaj będzie tłum. W nocy się rozbili. Rozbitkowie. Opuszczamy Darłówko. Darłowo, jak tak zwał. Jedziemy na plażę nad jezioro Wicko. Mam 23 km. Także widzimy się pewno na miejscu. No chyba, że coś po drodze się przydarzy. Jesteśmy na plaży jezioro Wicko. Tu jest toj. I tamtoj, i tu jest plaża.
No i pięknie. O kurde. Można chodzić. Zobacz, jaka czysta woda. Tu też trzeba sprawdzić. Bo jak to tak? Trzeba najpierw te pole rozminować, żeby wejść do wody. No, nie jest głęboko. Woda nawet. Lecho już jest. Jeszcze nie ma jednej osoby. Zakaz skoków, ale chyba nie kąpieli. Stara kotwica, dawno nie pływano. Nie pływał ktoś, ale brudna woda. Ła. Widzko. Ale syfiata woda, panie. Do picia ta woda to się nie nadaje. Jednak nie zostaliśmy nad tym jeziorkiem, bo tam ciężko jest. Jesteśmy w miejscowości Bicie. No Bicie, jak to jest. Tu jest zakaz. Widzę. Tam pisze. No przestań, przestań takie rzeczy mówić. Idziemy na plażę. Jest 18.30, dochodzi, jest w tym lesie przynajmniej jest chłodno, bo dzisiaj to jest makabra było. Ale cień żeśmy złapali i jakoś przeżyliśmy. Zamykam okno, a on mi tego kija sadza i bum, bo wtedy kija. No mów, mów, ja cię widzę. Ach, w łeb powinieneś dostać. Jesteśmy już na plaży Wicia, czy Wici, Wicia. No, tu jest flauta i kamienie są. Ludzi tam jest. W końcu jest złotóweczka. Ale długo poniosłem. Jest 20 groszy. Lecimy dalej. Dwa ziko. Ciężko chodzi dzisiaj. Jest dwa ziko, ale jeszcze sygnał jest. Jest następne dwa ziko. Kapsel. Zabieramy go. Gdzie to? 4 ziko w jednym miejscu. One ziko, ale już poleżało. O. Lecimy dalej. Tu widać albo 50, albo złotówkę. 10. Lecimy dalej. Jeszcze trochę. Tu coś ładnego bije. Zobaczymy, co to jest. Tak jakby na piątkę. Jeden grosz. Zawsze. Albo piątka, albo jeden grosz. To jest chyba rakieta od ruskich spadła tutaj. Lechu, bierzesz to? Dwa ziko. Ale coś tu jeszcze jest. Kopiemy dalej. 50 centów. O,
A ponad 2 złote. Lecimy dalej. Tam jest koniec, pisze, ale idziemy dalej. Koniec. Parę kilometrów się zrobiło. Nie wiem, z jakiś dzisiaj jestem. Albo mnie coś bierze, albo coś leje się ze mnie, albo jak by mnie ktoś wodą polewał. Gorąco dzisiaj było. Opuszczamy Wicie i kierujemy się z powrotem na klify. Tam jest cały na cały weekend, bo tu wszędzie jest problem. Także widzimy się z powrotem na klify. Tam jest ekstra. Mam 8 km stąd jeszcze. Czas na podsumowanie tego odcinka. I jesteśmy z powrotem na klify, bo tu jest najchłodniej. Tam co wczoraj żeśmy byli, to jest masakra. Wici. No, normalnie nie szło siedzieć. Taka temperatura była. Przyjechaliśmy tutaj, to od razu człowiek odetchnął. I tak trochę jeździmy tam z powrotem, bo jest weekend i ludzi mnóstwo. Wszystko pozajmowane. Także byli, także wreszcie jest puk nad i morzem. A w Helu podobno już nie ma miejsc, żeby wynająć. Pokażę wam, co przy tych 3 wyjściach znalazłem. Kasy jest około 52 zł. Tu jeszcze jest 50 centów. Takie tam różne pierdółki. Znalazłem taki duży ołów, jak to Lechu powiedział, ołów morski czy coś z takimi drutami. Od razu mu go oddałem, także chłopak się cieszy. On jest wędkarz. I co najważniejsze chciałem powiedzieć na tym klifie. Widać bardzo fajnie zorzę polarną. Przynajmniej było widać. Adam zrobił kilka zdjęć tym swoim aparatem, bo tak tym GoPro to się za cholerę nie da, ale on na dłuższe tam poustawiane coś było i kilka zdjęć wam wrzucę do filmu i będziecie wrzuciłem do filmu i sobie obejrzycie, jak to fajnie wyglądało. I jeszcze te takie błyski na niebie, nie wiem, jak to się nazywa, ale mniejsza z tym. Pewno tu posiedzimy do końca tego weekendu i będziemy jechać w stronę Łatka. Także to by było chyba na tyle. Co tam jeszcze? No na razie jest jeszcze z 3. Nie wiem do kiedy. Co i jak. Ja na razie się trzymam wybrzeża. Potem pojadę, wpadnę do Krynicy Morskiej na parking leśny, duży, odwiedzę administratorów tego parkingu. To i by było na tyle. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zapraszam na następny. Wiadomo, kciuki do góry i lecimy dalej. Raz, dwa, trzy i łasica jeszcze.